Namaste. Bardzo miło powitać cię na naszym 79. spotkaniu Czas z Mario Boccardi, czyli ze mną oczywiście, w środę, dzień Merkurego. Naturalnie, inspiracja, motywacja i komunikacja. Dokładnie w tym momencie jestem na ponad 1800 metrów wysokości w Szwajcarii i na zewnątrz pada deszcz ze śniegiem. Niesamowite krystaliczne oczyszczenie. Dokładnie wczoraj przygotowałam dla Ciebie naszą 79. ceremonię, czyli tą ostatnią z serii 70., i to niezwykłe połączenie z tym krystalicznym miejscem jest. Tak niesamowitym przeżyciem, że nie sposób tego ująć słowami. I dokładnie po naszej wczorajszej, 79. ceremonii, którą nagrałam oczywiście na jutro, ponieważ jutro będzie ona w transmisji na żywo, spotkamy się. To tuż po niej nadciągnęły takie śnieżne chmury, przykryły te krystaliczne szczyty, i tak do dzisiaj. Pada deszcz ze śniegiem. Czy nie jest to niesamowite? Popatrz, nasza ostatnia, 78 ceremonia, odbyła się w ulewnym deszczu. Takie niesamowite oczyszczenie, które pomogło nam odrzucić ten stary obraz siebie i ten nowy, ten czysty, piękny mógł wyjść na światło dzienne. Ta ostatnia 78 ceremonia, która w tym momencie jest już dla Ciebie dostępna w archiwum i zawsze możesz do niej wrócić, kiedy tylko tego potrzebujesz, była tak symboliczna. Nie tylko to, że spotkaliśmy się w tak przecudnym miejscu mocy na Słowenii, w tle za mną był ten cudowny, ognisty las. I piramidy z tą swoją złocistą energią, ale również ten cały przebieg ceremonii, gdy nagle nadciągnęła burza, grzmoty, błyskawice uderzały wszędzie dookoła w te niezwykłe szczyty, a później nadszedł ten deszcz, który zmył wszystkie zabrudzenia, wszystkie takie negatywne energie, które przyczepiły się do ciebie, do każdego z nas w tych ostatnich miesiącach może w całych ostatnich latach bo gdy przechodzimy tutaj na ten świat jesteśmy tak cudowną czystą duszą ale później zbieramy te wszystkie doświadczenia i niektóre z nich zabrudzają nas nasza dusza nasze ciało nie jest już takie czyste takie piękne takie świetliste, jak być powinno, aby również Twoje życie było takie piękne i pozytywne, musi wypływać z takiego krystalicznego ciała. I wyobraź sobie, że gdy przybyłam tutaj w to miejsce, Siły Wyższe poprowadziły mnie niesamowitą drogą. Jak wiesz, gdy obserwujesz mnie na mediach społecznościowych, wiesz, że moją pierwszą taką, takim miejscem, w którym się zatrzymałam. W podróży ze Słowenii było miejsce w Szwajcarii, Davos. To jest miejsce o niezwykłych energiach, bardzo pięknych, bardzo czystych. I to już był ten proces przygotowania nas na jutrzejszą 79. ceremonię. Bo popatrz, w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się i odrzuciliśmy ten stary obraz siebie. Tak, aby stać się naprawdę sobą. A w tym tygodniu, jutro, poznamy niesamowity klucz tajemniczenia. Jest to ostatni z tej serii 70. spotkań, gdzie mamy tą siódemkę, która jest taka królewska, taka niezwykła. To jest taka energia, gdy każdy z nas jest królem, królową, księciem, księżną swojego własnego życia, swojego terytorium. Oczywiście, jak i w historii, niektóre królestwa są większe, niektóre są mniejsze, niektóre mają więcej poddanych nazwijmy to tak w cudzysłowie niektóre mniej, niektóre mają większy obszar terytorialny, niektóre mniejsze i tak również w naszym życiu. Ktoś z nas może mieć mniejsze królestwo, a ktoś większe, bo posiada większy obszar. Czy jego aura, jego działanie jest rozszerzone na większy obszar, a ktoś może mieć całkiem malutkie królestwo, ale mimo tego jego własne. I ta siódemka jest. Tym symbolem bycia dobrym władcą, o czym również już mówiliśmy na jednej z naszych ceremonii, czyli takiego dobrego gospodarowania tym wszystkim, co stoi do Twojej dyspozycji, czyli również Twoją siłą, Twoją mocą, Twoim ciałem, zasobami, które masz w Twoim królestwie. I ta siódemka to jest również taki symbol, Siły, mocy, władzy, tego wszystkiego, co kojarzy ci się z byciem królem, królową, władcą. Ale siódemka to również bardzo tajemnicza energia. I tak jak wszystkie nasze siedemdziesiąte ceremonie, gdy do nich wrócisz tak tematycznie, to zauważysz, że siły wyższe wprowadzają nas niesamowitą mądrością wyższą w te wszystkie klucze, w tajemniczenia, nazwijmy to tak. I gdy tak oglądamy, czy bierzemy udział tylko w jednej ceremonii, to może być to takie wyrwane z kontekstu. Ale gdy przejdziesz wszystkie ceremonie od pierwszej do teraz tej 78, a jutro 79, to zauważysz, że były to kolejne. Etapy wtajemniczenia, takiego rozświetlenia, rozjaśnienia tego świata, praw bycia tutaj i teraz na Ziemi, praw, którym kieruje się wszechświat, czy praw, którym podlega Twoje ciało materialne, czy praw, którym podlega Twoja Dusza Wyższa. I jutro ukoronowanie tej serii siedemdziesiątych ceremonii, ale również zamknięcie pewnego. Bo 80 ceremonie będą już miały zupełnie inny wydźwięk, bo ósemka już sama w sobie ma inną wibrację. Ale jutro mamy tą 79 ceremonię i dzisiaj to 79 spotkanie. Czyli mamy nie tylko tą siódemkę, która jest podstawą, ale mamy jeszcze tą dziewiątkę. A dziewiątka? No, jeżeli znasz karty Tarota, to już wiesz, że jest to karta Eremita. No ale co oznacza bycie eremitą? To wycofanie się. Wycofanie się ze świata zewnętrznego i do takiego miejsca samotni. I dokładnie nasza jutrzejsza, 79 ceremonia, którą ja już przygotowałam wczoraj, gdyż wiedziałam, jakie będą warunki atmosferyczne dzisiaj, że nie będzie sposób wyjść na zewnątrz. Wśród tego padającego deszczu i śniegu nie byłoby możliwości, aby nagrać nasze spotkanie. Dlatego przygotowałam je wczoraj. I wyobraź sobie, że było mi dane odnaleźć to wskazane przez Siły Wyższe miejsce kompletne, kompletna samotnia, kompletna eremita kompletne miejsce, gdzie energie natury są takie. Takie czyste, takie krystaliczne. I to zdjęcie, które widzisz teraz w tle, to jest zdjęcie, wycinek, jak gdyby z jutrzejszej transmisji, i widzisz, jakie to jest miejsce. To są nagie szczyty, bardzo wysokich gór, tutaj w Szwajcarii, pokryte czystym, białym, świeżym śniegiem, a teraz, czyli ja już jestem po ceremonii, a jutro. Będzie mi dane przeżycie z tobą jeszcze raz w czasie transmisji online. Tuż po tej ceremonii siły wyższe całą tą okolicę obsypały takim właśnie świeżym śniegiem, i ten śnieg pada i zmienia się. Raz w deszcz, raz w śnieg, raz w deszcz, raz w śnieg. I jest tak niesamowite przeżycie, bo ja już wiem, jak odbyła się ceremonia, jak siły wyższe, jakie słowa zostały mi podyktowane, co wszystko się wydarzyło, i zobaczysz, gdy jutro to zobaczysz na własne oczy, to wszystko stanie się jasne, o czym opowiadam teraz, w tym momencie. Czyli to bycie tym eremitą, tak jak i temat jutrzejszej ceremonii, bycie królem, królową, a jednocześnie eremitą. Co to oznacza? Tego dowiesz się dokładnie krok po kroku jutro na naszym spotkaniu, ale dzisiaj chciałabym tak w dwóch słowach przygotować Cię na tę energię. Czyli to miejsce mocy, które widzisz na zdjęciu jest bardzo wyjątkowe. Czyli nie tylko te krystaliczne szczyty, te śnieżne, śnieżne chmury, z których padał leciutko śnieg, nie tylko... Te drzewa, które są widoczne za mną, to są dwa rodzaje drzew. Są to świerki, ale większość wokół mnie było modrzewi. A modrzewie, jak wiesz, są tą dewą, która jest odpowiedzialna za pewność siebie. Bo prawdziwy król, prawdziwa królowa jest pewna siebie, pewna tego, czego chce, pewna swojej. Siły swojej mocy, ale również przekonana o swojej własnej wartości. I zwróć na to uwagę, że gdy byłam w Davos, tak przejdziemy dookoła znowu z powrotem do tej podróży gdy byłam w Davos to mieszkałam w pensjonacie, to były tylko dwie noce bo chciałam jak najwięcej czasu spędzić na zewnątrz i tak rzeczywiście od rana do wieczora wędrowałam po okolicy i łączyłam się z tą energią i o poranku to było po pierwszej nocy gdy... Przyszłam na salę, gdzie było śniadanie. Przygotowałam sobie herbatę. Wszystko w pensjonacie było bardzo, bardzo wyjątkowa atmosfera. Nie był to taki zwykły pensjonat, tylko dla osób, które no, są wrażliwe na energię, nazwijmy to tak. I gdy przygotowałam sobie herbatę, była tylko herbata w tak zwanych ekspresówkach. I jak już wiesz, z mojego Instagramu i z Facebook przygotowałam herbatę i... Na etykietce było napisane coś bardzo wyjątkowego. I to przesłanie było tym początkiem podróży do tego miejsca mocy, w którym jestem w tym momencie. To przesłanie, by czuć swoją własną wartość, by, by szanować, by czcić Twoją duszę każdego dnia. I w każdym momencie mieć tą świadomość kim jesteś jaką niesamowitą istotą jesteś jedyną, jedyną i niepowtarzalną I jak niepowtarzalne jedno, jedyne w swoim rodzaju jest twoje królestwo i wszystko to co tworzysz tutaj na ziemi to ma swoją specyficzną wibrację nie ma drugiej takiej wibracji i to jest dla mnie jest to tak niesamowite niesamowite przesłanie od siły wyższej, które towarzyszy nam już przez tyle naszych spotkań, i zawsze siły wyższe nam to przypominają, by nie spełniać oczekiwań innych, nie dopasowywać się do innych, nie być kopią kogoś innego, nie kopiować rzeczy, które robi jakaś inna osoba, tylko skupić się na sobie, na tym, co naprawdę jest w tobie odkryć te wszystkie skarby. Wewnętrzne skarby, i gdy żyjemy zgodnie z tym wewnętrznym bogactwem, z tą swoją własną niepowtarzalnością, to tworzymy również niepowtarzalne rzeczy, które mają niesamowitą wartość. I nasze życie jest wówczas pełne bogactwa i obfitości, bo to bogactwo i obfitość jest w nas, i gdy my to jak gdyby wyjmujemy z naszego wnętrza. I materializujemy w naszym królestwie, to te wszystkie niepowtarzalne skarby wychodzą na zewnątrz, stają się materialne i wówczas otacza nas bogactwo i obfitość, bo to, co w nas wewnątrz, wychodzi na zewnątrz i staje się materialne. Jeżeli jednak my wewnątrz jesteśmy zabrudzeni, jeżeli mamy jakieś wzory, jeżeli kopiujemy kogoś, kopiujemy coś, to to zawsze jest tylko kopia, to nie jest oryginał. A kopia zawsze jest gorsza od oryginału i zawsze jest tylko kopią. I dlatego, gdy żyjemy według jakichś praw narzuconych nam przez innych, przez system, przez rodziców, przez znajomych, przez przyjaciół i kopiujemy pewne rzeczy, bo tak trzeba żyć, bo tak trzeba się zachować, bo tak trzeba myśleć, to to życie nigdy nie może być w 100% procentach wypełnione bogactwem i obfitością, bo te skarby leżą w nas, nieodkryte. My tylko działamy na zupełnie innej wibracji, na zupełnie innym poziomie. I teraz wyobraź sobie, że to było to pierwsze przesłanie, które się pojawiło w Davos, które... Miałam za zadanie ci przekazać, i później tak wędrowałam przez to miasteczko. I był taki stary napis na takim bardzo, bardzo starym domu, który dokładnie w tej, w tym dialekcie szwajcarskim, tej okolicy, mówił dokładnie to samo: By szanować siebie i swoje wartości, które masz w tobie, bo one są najważniejsze, że to jest priorytet numer jeden, by czuć swoją własną wartość. Ale jak to się ma do naszej jutrzejszej, 79. ceremonii do bycia królem, królową, a jednocześnie eremitą? I jak to się ma do tego kryształowego miejsca mocy, w którym odbędzie się nasza ceremonia? Hmm. No, to jest dopiero początek tej historii. Wyobraź sobie, że siły wyższe skierowały mnie do zupełnie innego miejsca czyli z Davos było to około 5 godzin podróży dojechałam do mie miejscowości, malutkiej miejscowości która jest zamknięta dla samochodów e, pod nazwą Roswald również oczywiście w Szwajcarii z tego miejsca już e, bez samochodu tylko z plecakiem e, doszliśmy z moim ukochanym do Domu, który żeśmy wynajęli, ten dom wynajęliśmy bardzo, bardzo wysoko, na ponad 1800 metrów wysokości i ma on nazwę kryształ. I to jest takie niesamowite, bo gdy rozmawiam z Tobą dokładnie w tym momencie, gdy patrzę przez okna, to wszystko jest takie właśnie kryształowe: kryształowy wiatr i te płatki śniegu z deszczem. Które wibrują w powietrzu i spadają na modrzewie, i spadają na tą złotą trawę, i spadają na tą ognistą borówkę, której liście w tym momencie, wręcz płoną, energią czerwonego promienia, ale również na te cudowne, fioletowe wrzosy, wrzosowiska. To wszystko jest takie symboliczne. Bo dokładnie jutro, na naszej 79. ceremonii, na którą Cię zapraszam z głębi mojego serca, poznasz tą niesamowitą tajemnicę: jak być królem i królową, a jednocześnie jak być eremitą. I kiedy należy stać się eremitą? Kiedy należy wycofać się z życia, z tego zgiełku, z tego wszystkiego, co zaprząta Twoje myśli? Kiedy jest ten odpowiedni moment? Dlaczego jest to konieczne, aby żyć w szczęściu, spełnieniu, obfitości? Co to oznacza być królem i królową, która stale jest zaangażowana we wszystko dookoła, która stale jest aktywna, czy aktywny? a co to oznacza być takim królem i królową, która jest aktywna czy aktywny przez jakiś czas a gdy zauważy że jej myśli zaczynają być zabrudzone wycofuje się do swojej Eremity do swojego zamczyska zamyka wszystkie okna i drzwi by skupić się na sobie bo Eremita to niesamowite przesłanie Eremita to ten który odrzuca świat zewnętrzny, schodzi do swojej samotni, to może być w formie budynku, ale może być również taka samotnia na odludziu wśród natury i skupia się na sobie. Dlatego na kartach tarota eremita zawsze przedstawiony jest z latarnią w ręku, jakby czegoś szukał w ciemności. Tak, bo gdy nasze myśli są zabrudzone, to staje się wokół nas szaro, ciemno, i wtedy nadchodzi czas, by się z tego wycofać i z tą latarnią w ręce szukać skarbu w tobie. Eremita to ten, który odkrywa swoje skarby. To ten, który szuka tego skarbu nie na zewnątrz, ale wewnątrz, bo on wie, że wszystko to, czego potrzebuje, by żyć tutaj na Ziemi w pełni szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, bogactwa, również materialnego, ma w sobie. I wystarczy, że te skarby odszuka. Że połączy się z tą mądrością swojej duszy wyższej, która jest również w nim, a nie na zewnątrz. I już wie, jakie decyzje podejmować, jakiś do celu, prosto do celu, nie błądząc. I nasza jutrzejsza 79 ceremonia jest takim właśnie niesamowitym przesłaniem, że wszystko to, czego pragniesz, osiągniesz szybciej niż myślisz. Wszystko, czegokolwiek pragniesz tutaj, w świecie materialnym, gdy połączysz tą mądrość króla, królowej, z poczuciem swojej własnej wartości, z tą energią Eremity, który dokładnie wie, w którym momencie należy się wycofać, połączyć z wewnętrzną mądrością, odszukać skarby, a kiedy znów wyjść na zewnątrz do świata. I zacząć materializować to wszystko wokół siebie. Bardzo proszę sprawdź, czy twój dostęp na jutrzejszą ceremonię jest jeszcze aktywny. Jak wiesz, jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, potrzebujesz dostęp na tydzień miedziany, na miesiąc srebrny albo na cały rok złoty. Ten złoty plan jest w tym momencie wybierany najczęściej i jest to dla mnie niesamowity wyraz waszego zaufania, że decydujecie się na cały rok ze mną i to bardzo wiele osób, które dopiero jest to ich pierwszy kontakt ze mną a już takie niesamowite zaufanie wkładają w naszą wspólną drogę dziękuję z całego serca za, za wszystko to za wszystkie te wszystkie pozytywne, piękne energie które otrzymują od Was każdego dnia i wyrazy zaufania w swoim miejscu mocy po lewej stronie jest Twój aktualny plan dostępu. Tam bardzo proszę sprawdź, czy Twój plan jest jeszcze jutro aktywny. Jeżeli nie, to bardzo łatwo można go przedłużyć, nawet w ostatniej chwili. Jeżeli masz płatność kartą czy PayPal, to możesz w, dokładnie w tym momencie, gdy zaczyna się ceremonia, ten dostęp przedłużyć. Jeżeli jednak pragniesz opłacić Twój plan przelewem, to warto zadbać o to już dzisiaj. Żeby ten przelew został zaksięgowany do jutra, a najlepiej jeszcze po dokonaniu przelewu wysłać mi potwierdzenie mailem, wówczas mogę szybciutko aktywować i możesz jutro dołączyć do ceremonii, bo w tym momencie, gdy spotykamy się na ceremonii, nawet jeżeli ona była nagrana przeze mnie wcześniej, to jestem w tym momencie z tobą, przeżywam to wszystko z tobą, łączę się Telepatycznie i również jestem obecna na chat Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne, coś nie wiesz jak aktywować, nie wiesz jak, jak dołączać, to zawsze te pytania techniczne staram się odpowiadać na bieżąco. A jeżeli nie w tym samym momencie, to później te wszystkie wiadomości, które otrzymuję przez chat, one później przechodzą przez e-mail i mogę odpowiedzieć przez e-mail, jeżeli w tym danym momencie nie byłam w stanie odpowiedzieć na, na dane pytanie. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to. Nie tylko to, jak siły wyższe doprowadziły mnie do tego miejsca mocy, nie tylko to, że y, nawet w takich drobiazgach jak nazwa domu y, wszystko jest tak ze sobą zgrane i połączone, ale te pierwsze przesłania pojawiły się już y, w kilka dni temu, a mianowicie jeszcze nie wiedziałam, jaki będzie temat naszej ceremonii czy naszego dzisiejszego spotkania. Pojawiło się zwierzę mocy Jesz. Z takim swoim głównym motywującym zdaniem. Jeżeli atakuje cię zbyt dużo rzeczy z zewnątrz, jeżeli ktoś czegoś od ciebie chce, oczekuje, żąda, a nie masz na to ochoty, zwij się w kulkę, wystaw kolce i przeczekaj. I to jest również eremita, prawda? Czyli gdy jesteś, działasz, żyjesz, to może zdarzyć się tak, że w jakimś momencie Staniesz pomiędzy frontami, czyli jakieś energie płyną z prawej na lewo, czy z lewej na prawo, a ty nagle znajdziesz się pomiędzy tymi energiami, i te energie w ciebie uderzają. I to są takie momenty, w których na przykład pojawia się jakiś zły humor, nie wiadomo skąd, lub jakieś bóle w ciele, lub um, zagmatwane myśli, nieczyste myśli. Gdy może również fizycznie stajemy pomiędzy frontami, czyli jakieś dwie osoby są skłócone, a ty jesteś pomiędzy młotem a kowadłem, nazwijmy to tak. Albo ktoś próbuje wyładować na tobie swoje negatywne energie, a ty nie masz na to ochoty, bo to nie ma nic z tobą wspólnego. Te energie były skierowane do kogoś zupełnie innego. Takie sytuacje znasz, to są takie momenty, gdy. Na przykład spotykasz jakieś osoby i one zaczynają ci opowiadać o swoich problemach, o swoich negatywnych przeżyciach, negatywnych doświadczeniach, a ty wcale nie masz ochoty tego słuchać, bo to nie ma z tobą nic wspólnego. Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie, za wszystko to, co go w życiu spotyka. I jeżeli kogoś spotykają te, takie negatywne rzeczy, to musi sam wypić piwo, które sobie naważył w tym życiu lub w poprzednim, a nie obarczać tą energią zupełnie innych osób. To jest nieetyczne. To jest tak, jak to jest taka zasada dobrego wychowania, by nie opowiadać o swoich e, problemach, o swoich e, jakimś negatywnym nastawieniu do świata, czy do jakichś innych ludzi, czy obgadywać innych ludzi i taką energią zatruwać jakąś osobę. To jest po prostu niegrzeczne, nazwijmy to tak. Dlatego może się zdarzyć tak, że. I jednak takie osoby spotkasz, które takie są, które tak próbują, um, wykorzystują nas jako tak zwany kosz na śmieci. I tutaj nie mówię o tym, że jeżeli jesteś terapeutą, jeżeli ktoś się zgłasza do ciebie z prośbą o pomoc, to jest to normalne i naturalne, to należy do tego obszaru twojego działania, twojego zawodu, który wykonujesz. Tutaj nie chodzi o to, tutaj chodzi o zupełnie coś innego, gdy nie jesteś terapeutą, gdy jesteś normalnym człowiekiem i ludzie obrzucają cię takimi swoimi problemami, wykorzystują cię, jakbyśmy byli na przykład koszem na śmieć. Co w terapiach jest normalne i naturalne, bo tak działają terapie, że najpierw musisz poznać jakąś sytuację, musisz poznać, co ta osoba czuje, by jej pomóc, ale w życiu normalnym jest inaczej. Czyli gdy zdarzy Ci się coś takiego, że nagle staniesz pomiędzy frontami, bo ktoś jest w konflikcie z kimś innym, a wykorzystuje Cię jako e, osobę, o któr której o tym opowiada. Jeżeli zdarzy się coś takiego, że jakieś energie nagle Cię zaatakują, które nie mają również z tobą nic wspólnego, tylko po prostu one płynęły tak taką prostą linią, a ty byłaś czy byłeś nagle o te dwa centymetry za blisko i te energie uderzyły w Ciebie. To jest również to przesłanie jeża. Jeżeli czujesz, że napływają jakieś takie myśli, jakieś dziwne nastroje, jakieś dziwne emocje, nie wiadomo skąd, to również stajesz się takim właśnie eremitą. Jak jesz, Zwijasz się w kuleczkę, wystawiasz kolce, skupiasz się na Twoim wnętrzu, sprawdzasz, czy ma to cokolwiek wspólnego z tobą? Jeżeli nie, to przeczekasz odrobinkę, aż to mija, i znowu rozwijasz się i idziesz dalej Twoją własną drogą. Dokładnie tak, jak jesz. Zwróć na to uwagę. Jak ja miałam mojego psa, Szilę, to gdy spacerowaliśmy po lesie, to był pies, który rozumiał myśli, czyli nie trzeba było go trzymać na smyczy. Tylko on dokładnie wiedział, co ty myślisz i, i tak się zachowywał. Jak właściwie każdy pies. Większość raz psich tak się zachowuje czy innych zwierząt. Ale nie każdy z nas potrafi tak się komunikować. I Raz zdarzyło mi się właśnie coś takiego, że byłam zamyślona, rozmawiałam z siłą wyższą, prosiłam o wskazówki i nagle straciłam mojego psa z oczu. I nagle widzę, że on tak skacze jak taki kangur wokół czegoś. I szybciutko podeszłam do tego miejsca, a to był Jerzyk. I to było właśnie dokładnie takie przesłanie. Jerzyk sobie szedł, spacerował, nagle spotkał psa. Pies. Chciał się z nim pobawić, ale Jesz wcale nie miał na to ochoty. Uznał, że jest to atak, że jest to coś niebezpiecznego. Mój pies nie był niebezpieczny, on nie atakował żadnych innych zwierząt z wyjątkiem psów, <grym> ale to był jego, jego dramat wyniesiony ze schroniska. I, i on tak próbował tego do tego jeża, to szczeknął to, to go nosem potrącił a jeżek zwinięty w kulkę nie interesuje mnie to wszystko czekam, czekam, czekam no i ja oczywiście e, psa odwołałam i poszliśmy dalej a już troszeczkę, dwa metry dalej już widziałam, że jeżek już się rozwinął i szedł dalej swoją własną drogą i to jest właśnie takie przesłanie że eremita jest bardzo podobny do takiego właśnie jeża gdy za dużo energii ma na niego wpływ Energii, z którymi nie ma ochoty mieć nic wspólnego, czyli albo energii negatywnych, ale również pozytywnych, bo pies chciał się tylko pobawić, ale jeszcze nie miał na to ochoty. Czyli tak samo pozytywne, jeżeli ktoś cię zaprasza gdzieś na jakieś imprezy, na które ty wcale nie masz ochoty, to również zwijasz się w kulkę, przeczekasz, aż to minie i idziesz dalej swoją drogą. I to jest takie niesamowite przesłanie. Naszego dzisiejszego spotkania, taka motywacja dla Ciebie i inspiracja. Jeżeli poczujesz, że ktoś, coś, jakieś energie próbują wywierać na Ciebie wpływ, a nie masz na to ochoty, bo nie ma to nic wspólnego z Twoimi celami, które pragniesz osiągnąć, z Twoimi pozytywnymi energiami, którymi chcesz się kierować, Twoimi pozytywnymi myślami, słowami, według których żyjesz, to. Zwiń się w kulkę, wystaw kolce, aż wszyscy zostawią cię w spokoju, a następnie, gdy wszystko minie, rozwijasz się, rozwijasz całą swoją siłę, całą swoją moc i idziesz dalej. Czyli to jest również taka metoda, która jest idealna w momentach, gdy ktoś cię zaskoczy, gdy ktoś cię zaatakuje, symbolicznie wystawiasz kolce. Czyli wyznaczasz granice. Ze mną nie. Na to się nie zgadzam. Dziękuję. Nie. Niech to będzie przesłaniem naszego dzisiejszego spotkania. A jutro, na naszej 79. ceremonii, otrzymasz wszystkie inne wskazówki, jak być królem i królową, a jednocześnie eremitą czy eremitką. Kiedy wycofać się do Twojej samotni, do Twojego zamczyska, a kiedy działać na zewnątrz i jakie ma to znaczenie dla jakości Twoich myśli, dla jakości Twoich słów i dla jakości Twoich intencji. Dla jakości twojej krystalicznej duszy. I co to oznacza? Jakie rezultaty przyniesie takie właśnie działanie, połączenie króla królowej z eremitą? Czy te rezultaty będą takie, jakich oczekujesz, czy też zupełnie inne? Czyli, jeżeli jesteśmy tylko królem i królową, to te rezultaty mogą być inne niż byśmy tego pragnęli, ale gdy połączymy bycie królem i królową z byciem czasami, częściej, a czasami rzadziej, eremitą, to te rezultaty będą dokładnie takie, jakich pragniesz. Aktualnie, jeszcze na sam koniec, mamy księżyc rosnący i zobaczysz to również jutro na naszej 79. ceremonii, gdy nagle za tych szczytów wyłania się księżyc i jest z nami przez pewien czas naszego spotkania. Również połącz się z tą energią, ponieważ każda ceremonia jest nie tylko przekazem słownym, każda ceremonia jest przekazem energetycznym, czyli musisz chłonąć wszystko, całą energię danego miejsca, mocy, całym sobą, całą sobą, gromadzić jej jak najwięcej i później wykorzystywać ją w Twoim życiu dziękuję, widzimy się jutro i słyszymy albo widzimy się za tydzień i bardzo proszę zostaw pod tym spotkaniem komentarz czy rozumiesz to przesłanie czy już było Ci dane spotkać jeża czy wiesz co to oznacza zwinąć ją w kulkę i wystawić kolce czy czujesz tą krystaliczną energię która nagle jest obecna wokół nas dokładnie w tym momencie czy czujesz tą niesamowitą wibrację, ponieważ każdy kryształ to jest całe spektrum barw, które nagle stają do twojej dyspozycji, gdy masz taką czystość w sobie. Oczywiście symbolicznie, czyli każda barwa się potem materializuje w twoim życiu w tej swojej czystości, w tym swoim pięknie, w tej swojej najwyższej jakości. I czy w ostatnich dniach, tygodniach było Ci dane wrócić do poprzednich ceremonii, czy już po tym ostatniej ceremonii, 78, udało Ci się pewne rzeczy zastosować. Będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszesz komentarz, jeżeli masz jakiekolwiek pytania również w komentarzu, ja postaram się bardzo szybko na nie odpowiedzieć i pewne rzeczy wyjaśnić. Dziękuję, Twoja Maria Bukardi. I jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego na sam koniec. Jak wycofać się, jak stać się eremitą? Na co warto zwrócić uwagę, co jest niezwykle ważne. Gdy jesteśmy zaangażowani w to życie tutaj i teraz, na zewnątrz, gdy działamy na zewnątrz, gdy różne energie mają na nas wpływ, zwróć na to uwagę: czym bardziej kłębią się Twoje myśli, czym więcej obcego wpływu. Odczuwasz, tym szybciej oddychasz. To jest niesamowicie ważnym przesłaniem. Jeżeli wycofujesz się do swojej eremity, by nawiązać kontakt z Twoją duszą wyższą, poczuć całą Twoją siłę i całą Twoją moc, nie zapomnij o tym, by oddychać bardzo wolno i bardzo głęboko. I także najpierw. Wdech bardzo głęboki, potem policzysz najpierw do 3, a potem możesz zwiększać to do 5 czy nawet do 10. Wydech. I znowu liczysz do 3, 5 lub 10, i znowu głęboki wdech. I znowu liczysz do 3, 5 lub 10, i wydech. Postaraj się. Oddychać tak przez 10 razy, może 15 razy, może 20 razy, i zauważysz, że coś zacznie zmieniać się w tobie. Gdy mamy przyspieszony oddech, to nasze ciało odczuwa to jako stres, i wtedy nie możemy myśleć logicznie, jest również bardzo trudno nawiązać kontakt z energiami wyższymi czy z Twoją własną duszą. Jeżeli więc wycofujesz się do Twojej samotni, rozpocznij od tego. Od takiego właśnie głębokiego oddychania, wdychania i wydychania, a pomiędzy wdechem i wydechem, i kolejnym wdechem licz do 3, 5 lub 10, a zobaczysz, że po kilku już takich głębokich wdechach i wydechach już tą energią w tobie uspokoisz i zacznie Twoja moc, Twoja siła wzrastać. Czyli to jeszcze na sam koniec taki, taka malutka wskazówka, by gdy będziesz. Korzystać z tej energii, gdy jest Ci potrzebne wycofanie się, by zacząć właśnie od takiego głębokiego oddychania. I wtedy zauważysz, że będzie Ci bardzo, bardzo łatwo nawiązać kontakt z Twoim wnętrzem i wyszukać wszystkie skarby, czy aktywować je, by zmaterializowały się w życiu dookoła Ciebie. I dokładnie w tym momencie przed moim oknem, jak myślisz, kto? Oczywiście sójka. Już o nim żeśmy mówili, prawda? Dokładnie w tym momencie szaleje tutaj, tuż przed moim oknem. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.